masz jakąś opinię na ich temat. Kurczę, wąchałam kilka perfum Vidian. Ale nie pamiętam, bo to dosłownie, wiecie, tak jeden raz przewąchałam coś, ale nie pamiętam ani co wąchałam, ani jak to pachniało. Nie zanotowałam w ogóle, więc nie mam na razie żadnej opinii na ich temat. Ja bym poszła w Libr, ale może nawet EDT. Ja mam tylko Libr Intense. Nie mam EDT wersji, nawet nie mam nawet odlewki. No to nową Zarę plus Ebony Wood. A może zrobimy tak? Może zrobimy tak? Spróbujemy je może połączyć. To ma szansę zadziałać. To totalnie ma szansę zadziałać. I wiesz co? Ja chyba tak zrobię. Połączymy je. Te Zary, te nowe, które masz. Mam te Ballade de Figuer. Ballade de Figuer? I don't know. No, mam te Ballade de Figuer. One są bardzo takie biurowe. Taki irys, trochę cytrusów, trochę tytoniu słodkiego. Później się robią takie kremowe, laktonowe. Wczoraj miałam je w biurze. Sporo osób powiedziało, że pachnę tak profesjonalnie. I to było takie, co prawda dziewczyny u mnie w biurze już wiedzą, że ja jestem perfumowym świrem. I zwracają uwagę na to, jak pachnę i zawsze to komentują. No ale spodobało im się generalnie, powiedział, że fajne. No i trzymało się też całkiem nieźle, nie jakoś super długo, ale do tej 13:30 czułam siebie, a psikałam się przed wyjściem z domu, no to o 8:00, no to mamy 5 godzin. 5 godzin, po 5 godzinach jeszcze je czułam. Czekajcie. Nie mogę nic napisać. Wiesz co, Joanna, teraz mamy problem trochę z TikTokiem. Generalnie ciężko jest nie zostać jakby ocenzurowanym, jak się pisze komentarze. Też tak mam czasami na live'ach, jak jestem u kogoś i piszę coś. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Spróbuj wyjść i wejść ponownie na przykład. Czy flakoni jest legit? Jest legit, ale trzeba uważać na flakoni. W sensie ja zamawiałam jeden raz tylko z flakoni. I wszystko było dobrze, ale Flaconi lubi nie zabezpieczać paczek. Polecasz jakiś ciepły, otulający zapach ze słodkimi nutami? Kupiłem Tom Ford, jestem zawiedziony. Krzysio, a którego Toma Forda kupiłeś? Natalia, ciepły, otulający zapach ze słodkimi nutami. No to na przykład mogłabyś spróbować sobie no ten bukiet ideal mi tutaj wchodzi od razu do głowy. Casa Morati bukiet ideal, bo układ ideale i ten bukiet ideal to jest właśnie taki ciepły, drzewny, cynamonowy, taki korzenny lekko zapach. Ale właśnie jest to podane w taki słodki sposób. Bardzo fajny i mimo nazwy Bouquet Ideal nie ma tam nic związanego z kwiatami. Jest fajny taki właśnie jesienno-zimowy, korzenny, drzewny, słodki. Bardzo fajny. Warto go przetestować na pewno. Nie kupuj go w ciemno, przetestuj go, bo to jest zapach niszowy. Więc trzeba go przetestować na sobie. Możesz go przetestować na przykład w perfumerii Quality. Jeżeli jesteś z jakiegoś większego miasta, to powinnaś mieć perfumerię Quality gdzieś, na przykład w Gdańsku wiem, że jest, chyba we Wrocławiu, w Warszawie są nawet 4. Jakie polecasz perfumy z ogonem? Czekajcie. Perfumy z ogonem. No na przykład ten z tyłu, co stoi, La Belle Parfum, ma fajny ogon, jest trwały, bardzo słodki, taka gruszka syropowa. Tutaj ten czerwony flakon, co stoi z tyłu, to jest Italica od Casa Morati. To są ciasteczka migdałowe, taki mocno mleczno, toffee,
migdałowy, makaronikowy zapach. Też dostawia świetny ogon, długi. Co my tu jeszcze mamy ogoniastego? Ogoniasty jest moim zdaniem też ten bucik Karoliny Herrery Very Good Girl. To jest taka owocowa róża, delikatnie kwaskowata, trochę taka z pazurem. No, te będą miały fajny ogon. No i tutaj ten Instant Crush też będzie miał fajny ogon. On jest taki bakaratowy, mocno przestrzenny, ale też trochę korzenny i taki słodki. Więc tutaj możesz sobie coś z tego na przykład wybrać i przetestować. U mnie też już wszyscy wiedzą, zawsze pytając, co za zapach, i mogę sobie pogadać. No i świetnie, tak powinno być. Tak powinno być. U mnie w pracy też dziewczyny zawsze przychodzą, ja przynoszę im próbki i testujemy sobie razem. Mam też rynek zbytu, bo wiem, że jeżeli coś mi się nie spodoba, to mogę pokazać tam chyba 6 osobom i prawdopodobnie któreś się spodoba i będę mogła sprzedać flakon albo odlewki. Flakoni beznadziejnie pakuję, to prawda. Oni w ogóle nie wrzucają do kartonu żadnego zabezpieczenia, ale powiem Wam, że jak dostałam ten Ballade de Figuère, to też dostałam wielki karton. Nawet tutaj jeszcze jest, od momentu jak rozpakowywałam go na TikToka. Tu jest karton. I w tym kartonie był mniejszy karton z perfumami, z flakonem. I on tak latał luzem zupełnie, nie? Zupełnie luzem latał po kartonie. Polecisz coś podobnego do Versace Crystal Noir? Nie znam nic, co będzie podobne do Versace Crystal Noir jeszcze. Żałuję, bo jest to piękny zapach i jakiekolwiek wariacje na jego temat bardzo chętnie bym przyjęła, ale jeszcze nic nie znam. Wiem, że Maison Alhambra ma jakiś taki zapach, który ma być klonem Versace Crystal Noir. Dzień dobry, damski perfum z wyczuwalną nutą kokosa. Damskie perfumy z wyczuwalną nutą kokosa. No to na przykład damskie perfumy z wyczuwalną nutą kokosa, to jest ta piękna... Dziękuję bardzo You Can Touch This za flakon perfum. To jest ten Lancôme La Nuit Trésor Nude, wersji nude. To jest wanilia z kokosem, przełamana delikatnie różą, bardzo taka cielista, cielista bardzo. Słodka, bardzo fajna. I rzeczywiście jest tutaj ten kokos wyczuwalny. Co my jeszcze mamy kokosowego? Na przykład Hilly Coco Bello, to jest też bardzo fajny kokos. Taki trochę zielonkawy, ale zielonkawy zapach, ale kokos jest tam fajny, taki uprażony. Jest całkiem spoko. Co tam jeszcze za kokos mamy? Kokos. Generalnie moim zdaniem jest ciężko dobrego kokosa. Jeszcze nie znalazłam swojego takiego idealnego, wymarzonego kokosa. Niestety. Podałabyś jeszcze raz nazwy tych perfum z Zary, które przed chwilą pokazywałaś. Ballade de Figuière. Ballade de Figuière. Ballade de Figuière. Krzysio, Azura. A chyba nawet nie znam tego zapachu. Chyba nie znam go. Ale generalnie powiem Ci, że nie jestem zaskoczona. Mam nadzieję, że nie przyjdzie tutaj zaraz Tom Ford, ojciec perfumiarstwa, żeby mnie okrzyczeć. Ale generalnie ja uważam, że Tom Ford to jest bardzo przereklamowana marka. Jeśli chodzi o perfumy, nie? Co myślisz o Elegantly Tokyo z Zary? Uważam, że to jest bardzo fajna propozycja dla wszystkich kobiet. To są bardzo damskie moim zdaniem perfumy, które lubią białe kwiaty. I intensywnie czuć tam lilię i jaśmin. Ta lilia jest naprawdę intensywnie wyczuwalna, więc zawsze je polecam osobom, które szukają lilii w perfumach. Są świetne do białej koszuli, moim zdaniem. Takie bardzo biurowe, bardzo takie eleganckie. Pasuje do nich właśnie taka kobieta w białej koszuli, taka biznesowa. Fajne i w ogóle nie pachną jak Zara, w ogóle nie pachną tanio, moim zdaniem. Witam moich intelektualistów, ludzi renesansu. O, tutaj widzę, że już Ci jak pachnie Versace Crystal Noir.
już Ci tutaj odpowiedzieli. Też się zgadzam, że on pachnie jak takie luksusowe mydełko w hotelu z odrobiną kokosa i z dużą ilością też takich przypraw i jakby w tym hotelu jest taki odświeżacz powietrza, który pachnie korzennymi przyprawami i jest bardzo taki zmysłowy, bardzo taki kobiecy, na swój sposób też czysty. Fajny jest, jest wyjątkowy. Jakie zapachy z niszy polecasz, które będą bardzo kobiece i ogoniaste, ale trochę nieoczywiste? Jedna, jedyna odpowiedź, która jest tutaj dla Ciebie. Amouage Guidance. Amouage Guidance. Amouage Guidance. Różowy taki flakon. Jest przypięty filmik na moim profilu, gdzie robię recenzję jego, jeżeli chcesz o nim posłuchać. Piękny, damski, taki bardzo kobiecy, zmysłowy.